No to witamy Was w drugi dzień naszej wycieczki po Niemczech, tak, że nazywa się Polpie do Legolandu. Dzisiaj też również mamy akurat plany bardzo dobre, żeby nakupować całą masę dobrego kloca, który będzie w Legolandzie. No chłopaki pójdą się bawić, ja akurat pójdę sobie jeszcze pokupać parę elementów, bo mnie parę osób prosiło, więc na tym się skupimy dzisiaj. Zobaczymy, czy dużo osób będzie. Ale zaczynamy piwo śniadania w tym pięknym resorcie. Zobaczymy, czy jest dobre śniadanko akurat nam tutaj dają. Mamy do 8:30 czas, żeby wejść tam i zacząć go jeść. Jestem ciekawy, jakie tu jest to dobre. Jak dzieci tutaj niby są, to powinno być lepszego akurat serwowane i mam nadzieję, że tak będzie. I dobry wór będzie. Co nie? Dobra, do chłopaków dojdę i idziemy w takim razie. Ale szczerze, otwarcie dużo osób jest. Na otwarcie sezonu w tym hotelu to naprawdę multum osób, które poprzyjeżdżały sobie też pobawić już w tym Legolandzie. No to po 3 kubkach kawy dalej, całej masy jedzenia i masy innych dziwnych rzeczy będzie można iść teraz do Legolandu. Nie wiem, odejdzie się na recepcję. No, aż na recepcję musimy iść. Ale tak swoją drogą duży wybór jedzenia jest dobrego. No, pod dzieci robione wszystko, nawet jest tam dyspenser, podajnik jak to woli akurat z Nutellą, jakże i również dobre ciastka i truskawki. Niedobre ciastka? Dobre ciastka, że niedobre. Ty jesteś niedobry, bo mi dogadujesz tyle. Przesłyszałem się. Wrażone i odwrażane w piecu. Nie, że tylko przesłyszałem. No ale jak zwykle w hotelach. Też... Ale to dobry wybór jedzenia z dużym. Też uważam, że dobre ciastko. No. Więc to akurat może być jak znalazł. Więc teraz przyjdziemy się do hotelu, jeszcze jedziemy, co mamy wziąć i jedziemy pod bramę. Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, że przynajmniej cześć ciepło. Nie tak wczoraj, co waliło deszczem na maksa. No. I widzę mało ludzi jest akurat przy wejściu, więc to jest też duży plus. Więc może nie będzie takich kolejek w tych całych sklepach tam, żeby jeszcze kupić tam parę zakupów, mam do zrobienia. Jedną rzecz, kto ma Freda? Zabraliśmy go dzisiaj ze sobą w końcu na wyprawę, bo wczoraj akurat bardzo mocno się pomiął, a dzisiaj przynajmniej będzie mógł też się pozwiedzać i pojeździć. Pamiętajcie go dawać na miejscowo w kolejce. Ale teraz dostrzegliśmy przy samym wejściu jaki ładny jamniczek, fajnie zrobiony. A jakie ma fajne oczka zrobione, teraz też dostrzegliśmy, super. I za kiełbaskę zakosił, świnia. Bardzo akurat ładnie wykonany. I też mam jakieś inne rzeźby, bo jest i pan z panią, rodzinka cała, dziecko, to na lody. Troszkę już akurat taki, no cóż, lekko przerobiony. Ej, fajne. Panowie, chodźcie. Dzieci. Chodźcie, idziemy. Dalej. Z kim, bo pójdziemy do outletu. Odebrać sobie albo zobaczyć sam jest, bo chłopaki już był. Ja sprzemotał odecie, że jest. Wczoraj go nie odwiedziliśmy albo nie znaleźliśmy. A dzisiaj jak chłopaki łaziły tutaj, to odnalazły go. Dzisiaj mamy, czekajcie, 27 za to. Nie opłaca się, to się nie opłaca. Ty, to jest. 39, 40 euro. Okej, to się nie opłaca. Choć 50, 210. Prawie 220. No, nie jest tak tragicznie. Coś jeszcze mamy fajnego? Rycaczki! Ile takie coś? Nie opłaca. Nie? Patrzyłeś? W takiej cenie to. Takie to. To jest ciekawy, ale... Ale pewnie taka cena zabójcza, że to jest 35 euro. Dziękuję. Ale też już widzę z mniejszych zestaw... O! Co tu mamy? Ten Brickshead, spoko cenie on jest ten Brickshead. Pan młody. Ja już nie potrzebuję. Bardzo, co to jeszcze było? Hogwarts, profesorowie Hogwarts, oczywiście dobra cena dla nich była. No, wieniec, to... kalendarzem to we wszystkie, się nie opłaca, bo one ogólnie są bardzo niskie ceny. Kaczka Daisy, masz Goofiego i ten. Nie, go to mam wszystko. Disneyowskie. Ej, tych Disneyowskich nie było, 30. Oni dostawiają. Muszę dostawiać w takim razie, 30, się nie ten. Jake, ale on bardzo długo wisiał, to też jest spoko, ale to jest zeszły rok, to nie ma jakiegoś szału. Co to? A, takie sobie. Coś tam jeszcze fajnego, awatary, ale to się nie opłaca. Kotek jest zawiedziony tobą, że tak długo musieliśmy na ciebie. No sorry, winę, to ja ci nic nie poradzę na to, że kotek mnie teraz olewa. Ale fajnie, jaki jest... kotek? Kto... Fajne to znaczy z duplo, ale drogie, 100 gram. On się olewa, popatrz na jego minę, wcale ci dobrze, nie kupię sobie go kotka, żebyś wiedział, sobie go wezmę. Biorę go. Poważnie? Poważnie, kupuję sobie kotka, żeby by nie było. Nie mówię, co chcecie, ale kupiłem sobie swoje pierwsze duplo. Nie wiem po co mi, ale jest ładne. Co nie promi, że ładny? Nie. Przynajmniej mi się podoba. Więc tyle akurat dobrze. I sklepik fajny, prawda, z boku. Tak trzeba wejść, bardzo z boku. Trzeba się naprawdę udać. Koło fontan. Tu fontanny. Tu sklep. Ale tak naprawdę strefy są takie same jak w Danii, bo i macie Ninjago tutaj i zaraz wejdziemy jeszcze w inne strefy, a tu macie Jonasza, który szaleje. I założycie w środku, jak tam będziemy, będzie takie same akurat jak widzieliśmy w Danii. Identico, nie zimy to kompletnie. Po pobraniu magicznych okularów, mam nadzieję, że nie są zbytnio zniszczone, a nie obrodzone.
Nowa stylowa. To jest jak te meme. Yeah, baby, yeah. Czytałem, że laserkami strzela i tym podobne. To okulary niby mają być do tego, że pomoże nam to widzieć różne rzeczy, które lecą na swoją stronę. Takie pseudo 3D, tylko 3D takie lekkich lotów, albo naprawdę bardzo słabych lotów. Pokazywałem z tego, nie pokażę, jak to wygląda, bardzo mi przykro. Jedziemy, panowie. Yo, yo. Pamiętajcie, machać rękami będzie teraz. A tu jest jakiś wywietrznik, co to ma być? Tutaj ręką machasz na tym, na tym tu machasz ręką i robisz siu, 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 siu. W ten sposób mniej więcej to robisz tak? To. Jo. No mniej więcej chyba tak trzeba to robić, ale to miesza o to. Jakie ładne zdjęcie mamy zrobione po tej kolejce. Przepięknie wyszliśmy nieokołym, myślę. Ja się przytuliłem do Łukasza. To widzisz? Jak to cudownie akurat. Postanowił się przytulić do mnie. No, wtedy lepiej mi punkty szły. Bo ty machałeś też moje. Jak znalazł akurat było. W tym wszystkim, żeby to było. O, ile? O, figurki! Jeszcze więcej. Ty. Ninjagowe typowo. Ninjagowe typowo? Czekaj, zobaczmy, czekaj, co tu jest. Ty. Złotego Lloyda, myślisz, że tam coś jest. Mówcie co chcecie, ale panowie, ja nie chcę wam nic mówić, patrzcie na to. Mamy tutaj ten element. Ale patrzcie, mamy tutaj ten element. Ej, to jest chyba z Monkey Kida. Okay. One są mieszane pomiędzy sobą. Mamy taki element. Coś tu jest ciekawego jest? Tak, z Monkey Kida, bo tu masz na przykład. Takie mamy. A po ile to za sztukę tak są drogą? Bo za figurkę na pewno. Ile chcę na to wypada? To samo. To samo, okej. Okay. Chcielibyście 2,50. To jak się... Jaka zarąbista tarcza? Ja tam tarczę sobie. Patrz to. Ta żufa. Ten... A sorry, myślałem, że to do kamery. Tam tarczę chcę na pewno, żeby no. Ten... Ale ta żufa jest taka sobie niezachwycająca. To można by wykorzystać. Co, Łukasz, trzy figurki, ja trzy figurki, ty? Czy promień też chce jakieś? Szczerze powiedziawszy, patrzę, co tu jest, ale są... Ale patrzcie na to, są hełmy sorry, nawet jakby ktoś chciał. Po prostu ninja można złożyć tak... Ja bym sobie tarczę wziął stąd tak naprawdę. Coś jeszcze? Zobaczmy na to, co mi te elementy tego. Mamy to, więc całych ninja da się po prostu zbudować z tego najmniejszego problemu. Wszystko może by się wyłoszczyć, nie może, ale na upór tego by się poskładało coś tu naprawdę dobrego z tego. Pomyślę chwilę, po prostu nie wezmę jednej tarczy, zrobię coś jeszcze więcej stąd. Zastanawiam się. Czy zostajecie, ale kupiłem tą minifigurkę. Troszkę kijowo się kręci, ale tak jest. No, kupię sobie ją. Tam w środku jest, żeby nie było. Więc no, dziwne rzeczy się wziąłem, ale już nie kupię nic więcej. To ostatni zakup już. Ale jedną rzecz, co akurat miałem jak Danii, czyli park miniatur. Przeróżnie, bardzo mocno podobny do tego, co akurat jest w Danii. Nie różni się on akurat za bardzo wykonaniem, może parą rzeczami, ale widać już po modelach też upływ czasu bardzo duży akurat, który był i jak co po niektóre już są poufkadzane przez te lata, które tutaj minęły nad tym. No to wiadomo, nawiązujemy akurat do rejonu, którym jesteśmy szli do Niemiec, więc też akurat musi to być. Niektóre są fajne, jak na przykład tutaj akurat ten festyn, spoko zrobiony, ciekawy, tylko troszkę mikrofon czeszczy, sorry, głośnik czeszczy. Jakże również wieżowce przeróżne, które też tutaj są zrobione i nam i... Z tego co widzę, rynek tam też akurat jest wykonany. Tak, wiecie, spoko. No i chyba trzeba pożegnać to miejsce już. Zwijamy się. Po dwóch dniach atrakcji jedziemy teraz do Czech. A w podróży coś zjemy jeszcze. Będzie dobrze. Szczerze, jesteśmy lżejsi na pewno. Nie z kilogramów, ale z pieniędzy. I to właśnie trzeba powiedzieć. Przyjeżdżając sobie studnia bez dna. Taka bardzo duża akurat studnia bez dna. I to się akurat nie okłamujmy, że przyjeżdżacie tutaj tak tysiączek leci jeden za drugim na tych elementach. Fajnie się tak wierzyć, dokłada się do woreczka. A później za to trzeba oczywiście odpowiednio zapłacić. Nice, ale było warto. I tak mimo wszystko warto tutaj. Handlarze sama masa była. Dzisiaj jakże i wczoraj to trzeba od razu powiedzieć, że multum akurat mieliśmy. No, to tyle. Jedziemy teraz dalej. No to, witamy was w Pradze, a przynajmniej na te parę godzin w Pradze. Wczoraj dojechaliśmy akurat bardzo późno już tutaj, więc co jedynie to poszliśmy chwilę na miasto. Na 5 minut dosłownie, dobra, może nie na 5 minut, na 2 godziny akurat byliśmy i było dość akurat zabawnie i piękny hotel akurat się trafił, który dajmy spokój z nagrywaniem cokolwiek tam, bo to było, no, dobre doświadczenie. Jak na jedno przespanie jednej nocy to było jak znalazł, ale tutaj trzeba bardzo mocno podziękować kierowcy, który nas wczoraj dowiózł do Pragi. I cały dzień pilnowała auta, sorry. Całą noc pilnowała auta. Dobry Fred, dał radę, 100%. Dowieźć nas cało. Z Niemiec do Czech. Dobry chłopak to zdecydowanie jest. No raczej za to nie zostanie poza uściskiem ręki wczoraj dwoma
przejażdżkami na kolejce, więc no, powinien być zadowolony akurat z tego, że tyle aż dostał. I albo jak powiedzieć, aż tyle dostał. W tym wszystkim. Dobra, plan na dziś mam prosto, pójdziemy po prostu na miasto i tyle. Mamy jakieś 4-5 godzin, możemy sobie połazić, zobaczyć sobie, jak wygląda teraz Praga, bo ostatnio to chyba byłem z lat temu 8, 7, coś koło tego. Czyli dość dawno, więc warto się akurat przejść zobaczyć, co, jak tutaj wyglądamy. Na Hradczanie nie pójdziemy, ale przynajmniej na sam rynek na siebie bierzemy i zobaczymy, jak to wygląda i coś zjemy sobie. Ciekawostka, teraz się jąknęliśmy, że będziemy nad hostelem tym akurat, co przed chwilą jeszcze mieszkaliśmy na tą dobę jedną. Zaraz zobaczymy, jak to od góry wygląda. Ja nie wiem, o co ci chodzi z tymi balkonami, Jonasze, bo ty nie spojrzysz, fajna akurat miejscowa, no. Tak, tory, się od razu. Muzyce pociągów jeżdżących. No to co poradzić, no. Gwarantuję ci, że mieszkania są bardzo drogie w tym miejscu. I ktoś trampolinę sobie zostawił. Tak, i ktoś trampolinę sobie postawił, ale spoko, fajnie. I pierwszy postęp dziś, pora na siadanie, akurat sobie zjeść. Tu akurat w tym pasażu, co i kino jest, pamiętam, że te kanapeczki były zarąbiste. Bardzo dobre, owocowe, coś tam. No, tu. No, Svetze. Może raz tutaj pan podpowiada, jak zwykle. Też nie znam, ale idziemy. Serdecznie, zobaczymy, co dobrego. Tadasz, ale co ty chcesz? Jest super ciaska. Swoje drogie dobrej cenie, 100 koron jest najdroższe. Ja po kanapeczkę przyszedłem. Nie wiem, jak wy. Ja się jestem na kanapkę jakąś. Ale mówcie, co chcecie, wygląda to bardzo akurat fajnie, apetycznie. Ciekawe, czy smakuje tak samo jak parę lat temu, jak jedliśmy tutaj. I zdecydowanie mam nadzieję, że to się nie zmieniło. Przynajmniej drogą, jeśli przejmować. Jest dobry wałżasz. Ja bym powiedział, że bardzo dobry. Dobra wyżera była. A jeszcze tu jest trochę. A jeszcze Jonas poszedł po więcej. Co, nie promiże? Nie. Nie? Nie. Nie? Nie. Nie. Bo nikt mi nie jeszcze zaśpiewał przy kremówce czegoś. Chyba ciasko i wózko było dobre, ale dobrze pamiętałem to miejsce, że akurat jeszcze tu jest jakoś bardzo dobra. Było warto się przejść. No, to jeszcze akurat tu obok jest drugi fajny lokal, ale to na obiad pójdziemy później. Bardzo leśno, ale to z tego. Będzie, że dobre. Ale bądźmy szczerze, tak to cen za kanapkę 7,5 zł, 10 zł za to i więc przy otwarcie bardzo dobre ceny. Jak na to akurat co tutaj było, bo jakość jest genialna, jak akurat za sam moje jedzenie, które tutaj jest. O, co kupiłeś? Dżem malinowy. Dżem z malinek. Otwieramy, jemy. Nie. Czemu nie? Bo to jest dla Martyny. To jemy. Kim jest Martyna? Moją żoną. Czy twoja żona wie o Martynie? No i znaleźliśmy akurat sklep z zabawkami, który szukaliśmy. Zobaczymy, cokolwiek fajnego tam będzie do znalezienia w środku. Chodźcie. Twierdzasz? Fajna karuzela. Powiem, że jestem pozytywnie zaskoczony. No widzisz. Ja się dziwię, że ja tego nie widziałem, jak tu byłem pierwszy raz, nie? No widzisz, mówiłem, ale że byś za mną. Z Martyną koniecznie musimy to. No, to ja może fajne rzeczy są, tak na szybko patrząc. Jestem brytyjski. Tak, brytyjski z tego spójnika. Możesz sobie misia kupić sobie, abyś chciał brytyjskiego. I masz nawet minus na produkty Hamleysa, więc 50%. Fajnie. Możesz sobie wziąć, tylko pewnie cenowo on jest. No szkoda, że nie mogę. Obójcie i tak. Oj, zobaczymy co dalej. I to w różnych odmianach. To jest fajne. Hamleya, czyli też powinno być 50% Nie jest od Hamleya. 1100 koron, dobrze widzę? 1100 koron. To jest od Hamleya. Za krecika. Jest jakiś fajny w ogóle odmiana krecika? Jest w czapeczce. Jeszcze w innej czapeczce jest. Fajny krecik, podoba mi się. No, fajny jest. Krecik jest fajny. Ty jaja robicie, żeby z figurki się wzięli, się skanowanie. 150 za jedną, ale przebrane już są bankowo, tak jak ten u nas. Z tym jest, to nie ma nic nowego. A zestawów, czy coś ciekawego? Czy to są u nas? A, to są u nas normalnie. Nic jakiegoś nadzwyczajnego. Coś ciekawego? Nie, ja właśnie patrzę, ale nic nadzwyczajnego. Są, proszę bardzo, pudełka na baterię byś chciał. No i chyba tyle. Z tego. A nie, przepraszam, Dreams są. Masz tiarę przydziału? Ale to pudełko jest duże. 2400 koron. Lego na wszędzie dosięgnie. Spadamy stąd, idziemy dalej na jakieś lepsze miejsce, starszy zobacz. Mało czasu mamy, trzeba jeszcze podejść na rynek i tam parę rzeczy pokupować. Więc to jeszcze trochę zajdzie. Jeszcze na obiad gdzieś, to nam też troszkę zajdzie. A maksymalnie musimy stąd koło 3 wyjechać. No to troszkę czasu jeszcze mamy, chwilę. Naszu, po co tu stoisz? Chcę zrobić zdjęcie ludziom tak jak promie. A racja, ja też zrobię zdjęcie ludziom jak promie. Ja to wszędzie tego zegara astronomicznego i będzie dobrze. Będziemy, wpiszemy się w trend, który tu panuje. Robienia zdjęć. Ludziom. Tak, chińskim turystom, na rzecz stresową. Tam nad zegarem, dobra. No są te całe. O, super. No, tyle widziałem. Wow. Czyli jednak na coś trafiliśmy dobrego. Wow. Wow.
Okej, okay, no fajnie. Ja wiem, oni za okienką to się tak wykonają, a za okienką na tymi pałami się nawalają. A koziołki to tam pałami. No, dokładnie. Dzwonić dzwoneczkiem, chyba pamiętaj o śmierci. Memento mori. No. Jakoś tak to było. A chyba możemy iść dalej. Nie uważa się? 20 razy. Chyba już dobry 20 razy już. No to wiecie, gdzie idziemy? Na samo zakończenie, gdzie jest mój palec. Tu. Przejdziemy się jeszcze do tego miejsca, bo dawno nie było nas żadnym. No, dawno, nie? No, bardzo dawno. No idziemy. Zobaczymy, jak wygląda Lego Store w Pradze. Powiem od razu. Czy dobry towar jest? Parował do Lego i kupił od razu zestaw. Oczywiście. To nie w Polsce, tylko w Pradze, wziął se Stitcha, pokaż go. Dla kogoś to mam. A, to mieszał to dla kogo. Spoko, ale były duże problemy z cennością go u nas w kraju. Zabawna sprawa. Że wykupywali go na potęgę. W górę coś ciekawego tu mamy w tym stole? Nie, to co u nas wszędzie, to samo masz. No ale z tych nowych nie brałem. Z tych nowych nie brałem. Też jeszcze figurkę sobie wziąłeś? No. No okej. Okay. Ja byś za mało figurek jeszcze pokupował. Samo co mieliśmy tam, większość element. Było już u nas wcześniej, to jest były ten. Ale na ścianę coś mam? No. Ty masz jeszcze, abyś chciał. Po co mi to? Nie wiem czy ten ma, ale no, co jest? Te są spoko, ja byś potrzebował. Co pudełko musiałbym złożyć z tym? To, stałe, ja byś potrzebował, a tego tam nie było na fabryce. Ale nie potrzebuję. No tak mówisz, ja byś potrzebował, a tak poza tym to wszystko to skałki są. Skałki nabieraj. Skałki, no bólki sobie by było potrzeba, nic ponadto, to nic. To co u nas jest wszystko. W zestawach to samo. Poza Jonaszem, który szuka ten. Ale to zresztą co u nas jest. Ale to jest fajne, widzieliście ten zestaw z tym Sandmanem? Spoko jest, ale to masz ten, ciekawe, tą tiarę przydziału w końcu. Możemy zobaczyć, jak wygląda w pełni. I że powiedziawszy, nie zachwycamy na w ogóle. I chyba tyle znowuści, które są. Małe to jest, myślę, to większe jest. I te nowe Brickshead'y, ale nie idziemy na parę rzeczy. I średniowieczną w końcu możemy zobaczyć, jak wygląda. Że powiedziawszy, spoko. Więc ja sobie wezmę, bankowo tą wioskę. I sobie bankowo wezmę do kolekcji, bo spoko wygląda. To nie jest. Jak za tą cenę, co oni tam wołają, to 1100, poczekaj jednak się robacik, jak będzie. I sobie wziąć, co myślisz? Bierzemy. No, tylko nie teraz. Być na robacie jakieś spoko. Albo jak do Niemiec znowu pojedziemy, się weźmie. Bo to mi się zdaje, że do Berlina niedługo pojedziemy znowu i coś tutaj kupić. Ciekawe no, jest też, bo jest wyprzedana ta wioska. Wyprzedana ta wioska, więc sobie akurat jej nie weźmiemy stąd, jakbyśmy chcieli. Co nową muszę zobaczyć, jak to wygląda. To jest wyprzedane. Wioska, średniowieczna. Więc się już wyszła. Interesujące. No i na tym się zakończył wyjazd akurat do Pragi również. I co zabawne, akurat przy samym jeszcze tym z tego sklepie, co pracownicy w Polsce powinni się tego uczyć, to wszyscy stwierdziliśmy. Pani nam dała polibagi z tej akcji, jak to się nazywało? Build and make? Czy make? Build and bring, no, że do domu. No, że to wiecie, co, że... Dokładnie, złóżcie i zabierzcie, tak? Ostatnio była ta akcja, co składało się Animal Crossinga, ten domek taki, wiecie, tej Alicji, czy jak ona się nazywała, par 6 tam mieszał to. I mi to zostało tam. I pani przy kasie nam spytała się, czy chcemy te polibagi, że ostatnio to mieli, jak chce, to może nam dać wszystkim. Bez najwyższego problemu dała nam to, zalegała im to. I patrzcie, u nas to schodzi od tak, a u nich to jeszcze leży. Fajnie, za darmo jeszcze dostać akurat coś będąc z Lego. Same plusy tu się nie okłamuje w tym wypadku. Sklep ja sklep, tam ma naprawdę na to patrzeć tutaj, bo tam nie było naprawdę jakiegoś większego efektu wow. Poza tym koniem, co tam było, jak się wciskało guzik, to on wtedy ryczał. Piał. Gadał po czesku. Gadał po czesku, można tak powiedzieć. Więc akurat taki jedyny był tam element ciekawy w tym wszystkim. I to tyle. I zakupy narobiliśmy poważnie, bo jak patrzę na to, ile mam kupionych butelek Gwinei koło mnie, to jest dla mnie chore. I też ile mam kupionych klocków w bagażniku, to też dla mnie to jest chore. Lepiej tego nie komentować. Pokażę wam wszystko w domu. To jedziemy w takim razie do Krakowa. No dobra, tak wróciliśmy po tej trzydniowej imprezie z Legolandu, jakże również Czech, pora ogarnąć to, co udało nam się dorwać na tym otwarciu sezonu w Legolandzie i na częściach, które ze sobą, bo szczerze powiedziawszy, się nawet sam nie łapie akurat co, jak tam było, co było dla kogo, jak było dla kogo, co było gdzie, jak, po sensu i dlaczego. No, jest tego dużo. Zresztą zaraz sami zobaczycie akurat, ale wyjazd był spoko. Zresztą to sami widzieliście, jak to wyglądało. Jedyna lekcja na przyszłość tak naprawdę, nie ma co na otwarcie. Poważnie, bo nie dziwię się tak naprawdę, jak te elementy, które były dostępne tam przez te dwa dni, będą mi dostępne przez cały rok. Tak się nie okłamujmy, no, albo lepiej powiedzieć przez półrocze, które tam będzie to otwarte. I lepiej było pychać, jak troszkę się ludzi przewali, bo akurat teraz, na ten pierwszy dzień, to była tragedia. Lepiej tak od razu powiedzieć. Spodziewałem się nie wiadomo czego, a wyszło jak wyszło. Wyszło fajnie, bo akurat dobrze bawiłem się w naszym gronie. Równie zakupy nam też spoko wpadły. Tylko jest właśnie problem tej dużej ilości osób i kolejek, jakie były, bo kolejki to była tragedia. Oczekiwanie w kolejce w tym sklepie całym, który tam był. 40 minut? Na samo akurat jedno zakupy, które tam był, bo masę handlarzy po prostu było. Handlarze to było potąd. Ale to mieszało to. Przejdźmy do tego, co tam jest. Bo jest tego taka mała akurat siatka do ogarnięcia.
Była większa jeszcze, ale nie była niepotrzebna. Innym była potrzebna. I nie. Więc chyba ta średnia to jest. Zresztą mieszało to. Bo i tak zawartości jest dużo. Z czym sami paszczą. Pana naprawdę co do cna wszystko. Bo tak mówię, to nie tylko moje zakupy. To jest sama, jeszcze parę osób mnie zamówiło parę rzeczy, więc ogarnę mi też przy okazji to poznajomości. Jak prosiły, to spoko, bez najmniejszego plomu się to im doogarnęło. Więc w końcu to rozpraceluję, co jak tutaj wygląda. Paka numer jeden to jest akurat paczka pełna figurek związanymi z rycerzami, która mnie pewna osoba akurat prosiła, żeby to ogarnąć, co jak tam wyglądało, czyli multum rycerzy, która również tutaj była zawarta z tym naciskiem, no to akurat tutaj przyczepił do tego, jakże również akcesorii, które były do niego przyczepione, to akurat były miecze w tym wypadku, nie będę tego wyjmował z tego, tylko przyrzucę to wszystko z powrotem do tego, jak tutaj można było ogarnąć sobie, ale też nie mogło mi braknąć elementów bardzo ciekawych, bo z elementami tam po prostu była bania mała, bo można było dorwać sobie zarówno piękne listki z nowych zestawów, które były, jakże i również nadruki z Wioski Wikingów, która się pojawiła bardzo niedawno, więc za śmieszne mają pieniądze można było sama z nadruku sobie wyrwać, bo tam akurat płaciliśmy za to 4 dychy za 100 gram, więc patrząc same nadruki, jakby się z tego wybierało, to akurat spoko patent był. Jakże również deski nadrukowane, ule i inne rzeczy, które tutaj można było sobie wyrwać, tych liści było naprawdę multum rodzaj do wzięcia sobie, więc cały wór, akurat jeden chyba z trzech, który tam sobie wziąłem, to jest akurat dla mnie stricte, więc to było akurat fajnym patentem. Jak i również to też sobie dla siebie wziąłem w wypadku tego, co tam było, to zabawna sprawa, można było sobie złożyć akurat figurki z Ninjago. Przypadkiem to znaleźliśmy. Mishmash całkowity, takie coś, głównie o tarczę chodziło, ale jeszcze opłacało się bardziej niż całą figurkę, żeby akurat tarczę dorwać do tego. I jeszcze dodatkowo 3 tarcze, które również sobie postanowiłem wziąć do tego. 50% z jedną tarczą to spoko patent, zestawów po co kupować. Więc czy jeszcze tarcze dodatkowe są, jakże również nakrycie głowy do tego wężona. No wężon z nakryciem głowy, no to mniejsza o to. Ale figurkę, tak mówię, to wcześniej składa się tak samo jak z gębami. Główka, tors, nóżki, nakrycie głowy, akcesorium do tego. I to za 2,5 euro, więc spoko patent, jak za akurat to, co tutaj jest, a w drugim opakowaniu to nie mam bladego pojęcia, co jest, bo przypuszczam akurat, co to może być w tym. Akurat co też sobie postanowiłem wziąć i falcony, które też sobie wziąłem dla siebie, bo wyprzedałem wszystkie z falconów i potrzebowałem parę sztuk, sobie wziąłem i pozostałe to są elementy przeróżne, jakie tutaj brałem. Wow, chyba jeden z opakowań elementów, jakie postanowiłem sobie wziąć tutaj. Pomijając tarcze z Wikingów, przeróżne zbroje, miecze, kusze, kołczany i inne dziwne rzeczy, które również tutaj są w tym zawarte. Szczerze myślałem, że tutaj trochę większe tego było. No ale spoko. Niech będzie akurat jak jest w tym wszystkim. Tarcze tak mało wziąłem? Ale no cóż, tarcze, który pogardził nimi. Patrząc dalej, to nie mam bladego pojęcia, co to jest nawet w tym. Muszę to otworzyć i rozeznać się akurat, co było w środku tego. I tu mamy Wikingów. Okej, czyli to jest pierwsze zakupów akurat, które tam byliśmy w pierwszy dzień. Na tym od razu na otwarcie, jak zrobili w sobotę. Jeszcze coś tu jest? Tak, jeszcze coś tu jest. Uważam się, że wiele więcej tarcz brałem. I wtedy akurat nabrałem sobie trochę Wikingów dla siebie. 6. Jeszcze akurat powinienem gdzieś mieć imperialnych, których zaraz te znajdę. Jakże również akcesoria do nich w postaci tarcz przeróżnego rodzaju, jakże również toporów, które można było tam wyrywać. I co zabawne, mogliście sobie brać miecze z Ninjago, jakże i również z Dreamsów i inne badziewa, które tam były dostępne. Ale i też druga część figury, którą pierwszego dnia wzięliśmy, ale tego dużo jest tu. No i tego szukałem akurat, zastanawiam się, gdzie to dałem, ale jest. Ciekawszych elementów to były te banany, to są tam takie duże. Jakże i również gdzieś jeszcze mam małe bananki, jest. Tak, akurat było też bardzo fajny element, który można było sobie wyrwać małe bananki. Albo co możemy sobie kosmita zrobić w bardzo ciekawy sposób, lub pana świnkę w bardzo ciekawy akurat sposób, który też był. Jakże również imperialni, którzy było tam naprawdę na kopy, mogliśmy sobie ich brać. I cała masa tarcz. Bo nie około myślę, ale tarcz to sobie nabrałem z tego, co widzę, dużo więcej jeszcze. I skrzydełka. Też ciekawego mamy. Główki z Dreamsów, te duże. Jakże również te kampelusze Króla Koszmarników, chyba to się nazywało, z tego co pamiętam. I włosy jeszcze z Dreamsów tak samo były dostępne. Ktoś potrzebował to bez najmniejszego problemu, akurat mógł sobie wyrwać je dla siebie też. Smoko naprawdę detal do akurat różnych dziwnych budowli, które by się robiły. Wziąłem chyba tylko jedną sztukę, a przepraszam, 2 sztuki wziąłem akurat tych włosów.
I co najważniejsze, wikingowie, bo wikingowie, owszem, trosy były te stare, ale nóżki były już z wioski wikingów dostępne i to chyba wszystkie, jakie akurat były. I wiem, zgadzam się z wami, że akurat tu samych generałów mam z Fortu Eldorado, ale niech se będzie. To jest bardzo akurat ciekawy tors, co mieliśmy dostępny w wypadku w Legolandu. To jest z tego, co pamiętam, z Monkey Kida, ale wymienicie sobie łapy i macie bez najmniejszego problemu bardzo fajnego poprocy podatkowego do jakiejkolwiek mocy, aby się robiło. To jedyny detal, który trzeba mieć, to te ręce, jakieś normalne. I jeszcze na pedestrzał 10. A, przepraszam, jeszcze jakieś jakoś zawierszyło. Ale i też przynajmniej część zwierząt tutaj jest, które sobie tam wziąłem w tym wszystkim. Swoją drogą, te rękawówki są zarąbiste, które akurat tam były z tym zamykaniem u góry. Przydam się naprawdę do czegoś. Orka kolejna, a sorry, orka już nie jest moja. Rekin, którego nie miałem akurat. Rekina nie miałem, sobie wziąłem, ale bardziej mi zależało na dużej ilości koni, żeby sobie wziąć. I koni otwarcie sobie, powiedzmy szczerze, wziąłem tutaj za mało. Myślałem, że więcej trochę wziąłem, ale mam tutaj 2, 4, 6... 8 tylko. Derki też sobie akurat wziąłem parę do kompletu, żeby nie było. Niech sobie akurat będą, przydadzą się do czegoś. Jakże również mojego słonika, bo jego im brakowało. I armaty. Spoko, jak za 2,5 euro trzeba jedna armata, to spoko, one są wiele droższe w necie. 2 orły dodatkowo i 20 siodeł. Siodło naprawdę 75 euro centów od sztuki, to było naprawdę żal nie wziąć. Przydadzą się na 100%, bez najmniejszego problemu się ubiję, użyję i wymieniam sobie te popękane, co sama z popękanymi pinami, zamienię je sobie akurat na to, będzie lepiej wyglądało to, niż tak jak to było wcześniej w wypadku akurat tamtych niepopękanych siodeł. I jeszcze druga część zwierząt, przynajmniej po części akurat dla mnie, która tutaj jest w tym wszystkim. Renifer, wiem, że w zestawach, bo on był, ale potrzebowałem jednej sztuki, żeby mieć osobno. Tak jak znalazł akurat jest. Zwierzęta farmerskie, które akurat nie są dla mnie, bo jedna z samych prosiła, weź mi zwierzęta akurat z farmy, proszę bardzo. Są zwierzęta z farmy również i wzięto do tego wszystkiego. Bardzo ładne były, bo jest świnka, mała krówka, mały kurczaczek, więc jak znalazł akurat w 100% fajny szczał to jest. I nie możemy oczywiście zapomnieć o paniach lwicach, które również tutaj akurat są, bo ich mi też akurat ich brakowało, przy tym jednej sztuki, bo druga nie jest dla mnie. I rowerki, które też akurat pewna sama prosiłam. Dał ten pan w dwóch różnych kolorach? Tak, dał w dwóch różnych kolorach. Dobra, dzięki. Bardzo mocno subiektywne różnice, ale powinno być widać, że jest coś różnicy tutaj. Przynajmniej u mnie w oczach widać, nie na kamerze jest to widać. I co akurat dostrzegłem dopiero w domu, jak to rozpakowywałem, to proszę bardzo, co wziąłem sobie dwa pieski z Franców. Nie wiem po co je zrobił, wziąłem, ale dobra, niech se będą. Przydadzą się do czegoś kiedyś. I trzy wory z jeszcze większą ilością elementów. I to są tak naprawdę same elementy. Zarówno moje, któryś z worków jeszcze jest mój, jakże również worki dla innych osób, które mnie prosiły z elementami, weź mi to ogarnij. To ogarnąłem im worki z elementami. Głównie tak naprawdę tutaj są podwikingi, jakieś nadruki, cuda nie widzę tak naprawdę, w tej paczce są jeszcze. Jej. I tak muszę jeszcze rozpracelować zaraz co, jak tam z tego będzie. Będzie dużo akurat zabawy jeszcze z dojściem do tego, co było dla kogo z tego wszystkiego. No i to tyle. Troszkę mało tych woreczków. Myślałem, że go było dużo więcej. A to takie małe ilości. No tak bardzo nie przesadziłem w takim razie. Nie ma tu się martwić. Teraz odkąd się porozsuwać do ludzi, poukładać i może za jakieś 2-3 lata się pojedzie tam znowu. Tylko nie na otwarcie sezonu. I tyle. Ale tak, to polecam się tam wybrać, jak ktoś potrzebuje elementów, bo coś zawsze znajdzie. No to tyle na dziś. Do zobaczenia. Pa!